Najbardziej oklepany tekst przed playoffami brzmi: zaczynamy to, co koszykarskie tygryski lubią najbardziej. Dlatego my, zanim pobrykamy w stumilowym lesie, zapraszamy was do chatki Puchatka. Dlaczego? To właśnie w niej, na półce z napisem pierwsza runda, stoi 8 słoiczków miodu. Problem jednak w tym, że każdy owinięty jest dwoma herbami. Nie wiadomo, w którym z nich jest tylko 400 ml tego smakołyku, a gdzie nalano go pod sam korek. Na całe szczęście, Miś o bardzo małym rozumku ma dobrych i mądrych przyjaciół, którzy pomogą mu rozwikłać tę zagadkę. Słuchacie przerwy na żądanie ekstra, przy mikrofonie Bartek Tomczak, dziś w roli Kubusia Puchatka, do którego na chatkę wjechali Maciek Kwiatkowski. Cześć Maćku. Szczerze powiedziawszy, jak zacząłeś mówić, to wyszedłem po tym, jak powiedziałeś pierwsze dwa zdania. Totalny disrespect. It is what it is. Myślałem, że poczyniliśmy już postępy. Tak. W sensie z tego, że się nie śmiejemy ze wstępów, czy nie wychodzicie, czy że ja mam mądrzejsze. Ale przecież musisz przypomnieć, że gdy my się śmiejemy, to ty to sobie potem możesz wyciszyć, zdjąć. Ale zostawiam to, spokojnie, zostawię. Nie zawsze. Z jaką postacią z Kubusia Puchatka się najbardziej byś utożsamiał? Ja? Poza Kubusiem? Z Prosiaczkiem. Tak obstawiałem, napisałem sobie Maciek Kwiatkowski, czyli Prosiaczek i znak zapytania, a potem w drugim rzędzie Królik. Jest z nami także Przemek Kujawiński. Cześć Przemku. Cześć, aż się boję, co napisałeś przy mnie. Tygrysek pewnie? Nie, ja jestem osiołkiem. Myślałem, że bardziej taki rozbrykany jesteś. Nie, ja jestem bardziej melancholijny i sentymentalny. To po alkoholu sprawiasz takie wrażenie widoczne. No, a myślisz, że osiołek po alkoholu jak wygląda? Nie wiem, nie było tego w bajce nigdy. Więc... Ha. Jest z nami także Michał Górny. Cześć Michale. Cześć, czołem. Ty to taki pan sowa chyba. No możliwe, albo pierwsze zwierzątko, no, które się podniosło w tym lesie, ale zostało napisane w tej książce. Został jeszcze ewentualnie królik. Michał jest Krzysiem. Tak, ja jestem Krzysiem. Ja ładuję się tym wszystkim postaciom do łóżka wieczorem. Przemku, czy znalazłeś jakiś dobry dowcip? Nie, znalazłem wierszyk. Idzie miś przez las, a tu patrzy, że w gówno w las. A że kupa była Krzysia, przykleiła się do misia. Puchatek śmierdząc jak dupa, zaczął udawać trupa. Chcecie dalej? Myślę, że wystarczy, nami przejdziemy do playoffów. Żarty Przemka przed programem były... Każdy ma kapita, myślałem, że koniec. Zdecydowanie lepsze. Słyszymy się w piątek, ale tę zapowiedź nagrywamy tak naprawdę dzień wcześniej, czyli w czwartek, już tak kilka godzin po tym, jak dowiedzieliśmy się, kto z kim zagra, więc mocno na świeżo i z gwiazdką niektóre rzeczy musicie nam wybaczyć, jeżeli nagle się okaże, że ktoś jest kontuzjowany, ktoś po kontuzji wrócił, a my tego nie uwzględnimy, więc dziś może nie takie głębokie analizy, natomiast nasze takie pierwsze myśli na temat każdej z serii. Zaczynamy naturalnie od zachodu. No i Przemek, tak chyba nie ma wątpliwości, że jak stoją te cztery słoiczki miodu po tej zachodniej stronie, to taki z logo Clippers i Spurs to trochę tak wygląda. Nie tyle, czy tam jest 600 ml, czy 700, ale tam jest nawet to całe wieczko takie lepkie od miodku. No naprawdę ciągniemy tę metaforę? Seriously? Ale tak, tak, to jest ten słoik właśnie. No tak, no to jest, wiesz co, no ja się dowiedziałem, kto ze sobą gra w playoffach, jak wstałem, czyli niecałe dwie godziny temu, więc jeszcze to przegryzam trochę i przetrawiam, ale to jest coś, co świeci w oczy bardzo mocno, czyli ta seria właśnie Clippers-Spurs, sam fakt, że Spurs spadli ostatecznie na szóste miejsce po tym swoim rajdzie do góry i trafili akurat w ten sposób. Potencjalnie tak, to jest najciekawsza seria, szczególnie że w sezonie regularnym był remis 2-2 tutaj. No myślę, że potrzebujemy jeszcze czasu troszkę, żeby tutaj pomyśleć o gdzieś tam o matchupach, które się będą pojawiały. Najciekawsza sprawa to będzie oczywiście Kawhi Leonard na Chrisie Paulu, a to się będzie działo dużymi fragmentami pewnie. Dla państwa również to jest temat numer jeden tej serii? Dla mnie tematem numer jeden, póki co, tak jak Przemek powiedziałeś, tak właśnie zewnętrznie, przepraszam Bartek, tak właśnie zewnętrznie spojrzeć jeszcze tak na świeżo trochę, to jak Clippers chcą grać swoją ławką rezerwowych przeciwko ławce rezerwowych San Antonio. W sensie, ja już zdążyłem przejść już dalej, bo ja wstałem o piątej rano, więc zdążyłem już przemyśleć trochę więcej. Ja już przeszedłem dalej przez tą myśl i tak sobie pomyślałem, że dla Clippers byłoby kozackie, bo jak wszyscy wiemy, oni nie mają ławki. Tam jest szósty gracz Jamal Crawford, to jest siódmy. Clippers, ławki. Spencer Hawes, potem jest Austin Rivers, Turkoglu, Baby Davis. Clippers, jeśli chcą grać w tej serii, Clippers, jeśli chcą wygrać z San Antonio, to muszą chyba zagrać tę serię w 7-8.
A jeśli chcą wygrać San Antonio grając 7-8, to dla Clippers byłoby najlepiej, to jest chyba jedyna szansa dla nich, żeby wygrali tą serię, to żeby wygrali dwa pierwsze mecze, co są w stanie zrobić. Dlatego ta seria wydaje mi się ciekawa. Michał? Michał wstał 15 minut temu. Wyszedł. Halo? Michał? Michał. A, twarzą czaszką sobie przycisnąłem telefon, sorry chłopaki. Prosiłeś, żebym brał cię na końcu, więc śmiało. Nie, kurde, wcisnąłem sobie jakiś przycisk na tym Skype'aju. Dobra, co ja chciałem powiedzieć. Wstałem wcześniej trochę, znaczy później trochę niż reszta, natomiast ja już myślałem o tym od jakiegoś czasu, bo interesowałem się, no może przez to, tym jak tam będzie z 8 miejscem i śledziłem resztę tabeli dosyć bacznie. I najbardziej mnie zastanawia to, jaki pomysł ma na tą serię Blake Griffin? Ja już nie mówię o trenerze, ale on, jaki ma pomysł na tą serię? Czy tak jak Maciek powiedział, będą dążyli do tego i to jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby zagrać najlepsze dwa mecze prawdopodobnie w ich playoffach, a potem po prostu starać się równać do tego poziomu, wyszarpać dwa następne i pojechać dalej. I myślę, że w głównej mierze zależy to nie tylko od Chrisa Paula, ale od tego, jak Blake Griffin się zmienił. Bo ta zmiana musi zajść, jeśli oni chcą myśleć o tym, jeśli on chce myśleć o tym, że Clippersi mają wchodzić na wyższy poziom. Jak Blake Griffin się zmienił do tych playoffów, to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że to jest bardzo mądre, co powiedziałeś, bo my tak właśnie często mówimy o jakichś takich rzeczach związanych z analityką, z meczupami, a to jest też tutaj, dzieje się na poziomie psychologicznym, wydaje mi się, więc to też jest w końcu taka pora, żeby Blake Griffin pokazał, tak? Coś pokazał. To jest ta chwila, żeby pokazał coś więcej niż na Players Tribune, że potrafi napisać, dlaczego nie daje wsadów z analizą, jak ja rzucam, jak się uczę, jak nie trafiałem i jak rzucam teraz. I myślę, że to jest ten czas, żeby to w końcu pokazać, a nie opisywać. Wiecie co, tego nie wiemy na 100%, ale wydaje się, że to może być to mogą być pierwsze playoffy, kiedy Blake Griffin jest całkiem zdrowy. Więc tutaj może być gdzieś klucz do tego, bo pamiętajmy, że on zawsze w tych postseason miał jakieś problemy. I teraz przynajmniej o tym nie wiemy. Być może ta przerwa, którą miał pod koniec sezonu, tutaj, nie wiem, uratuje te playoffy dla niego. Ale to też może być klucz na pewno, że wygląda na to przynajmniej, no dowiemy się, bo być może też znowu dowiemy się po playoffach, że coś go bolało, coś gdzieś mu strzykało i tak dalej, tylko się nie przyznawał albo, no to wie, no nie wiadomo, może też są jakieś tam wymówki. Bo a tutaj na tym etapie sezonu wszystkich boli i wszystkim gdzieś strzyka już. A tutaj jak powiedziałeś, że Blake jest zdrowy, wygląda na to, że jest zdrowy, to czy Chris Paul jest zdrowy? On miał, pamiętacie, jakieś 2-3 tygodnie temu uszkodził sobie rzepkę w kolanie. Potem zagrał zaraz w Portland, rzucił 40 punktów, miał chyba 17 asyst, jakoś to było tak jakoś. Ja szczerze powiedziawszy nie oglądałem wielu meczów Clippers w końcówce sezonu, jak już byłem już przygotowany na to, że oni będą zaraz gdzieś w playoffach i będę ich od playoffów oglądał i nie widziałem, czy z Paulem jest wszystko okej. Wyglądało statystycznie, że jest wszystko okej, ale jak będę patrzył na te pierwsze dwa mecze, to też będę się zastanawiał, jak wygląda CP3, czy to jest wszystko dobrze, bo on zagrał 82 mecze, był świetny sezon Chrisa Paula i szkoda by było, gdyby tutaj coś w playoffach go miało obciążać w sposób dodatkowy. Pytanie może brzmi, czy Clippers są w stanie wygrać tę serię z tak grającymi Spurs, w sensie tak grającymi Spurs, jak grali w końcówce sezonu? Nie, ale czy fakt, że Spurs po raz... Nie chcę tego sprawdzać, ale tak na oko, wydarzyło się to chyba raz może, albo w ogóle. Spurs w tym ostatnim miesiącu sezonu, w ostatnich latach, czy oni mieli taki ostatni miesiąc jak teraz, że grali praktycznie w każdym meczu wszyscy? Ja wiem, że oni nie grali dużych minut, ale oni grali, w sensie nikt tam nie dostał jakiegoś wolnego na końcu. Oni ścigali to drugie miejsce i tak się zastanawiam, czy to może w jakiś sposób im nie wyjdzie. Nie wyjdzie tutaj. Nie wyjdzie bokiem, no ale po prostu zastanawiam się tylko. Szczególnie, że ostatecznie trafili na szóste miejsce i nic z tej pogoni nie wyszło. Gdybyście mieli dać swój typ, taki świeżutki jeszcze na tę serię, Przemek? Wiesz co, mi się wydaje, że to będzie długa seria i wydaje mi się, że jednak Spurs... Ja jeszcze nie ufam Clippers, muszę powiedzieć. Wydaje mi się, że Spurs wygrają 4-3. Również stawiam na takie rozwiązanie, Maciek? Wydaje mi się, że Clippers trafili najgorzej, jak mogli trafić w pierwszej rundzie playoffów. To jest najgorszy rywal. Ja bym wolał Clippers z Golden State z każdym innym teamem niż San Antonio. W dużej mierze przez to, że z San Antonio z ławki wyjdzie Manu Ginobili, wyjdzie Marco Bellinelli, wyjdzie Boris Diawa z ławki San Antonio, wyjdzie Jamal Crawford, z ławki Clippers wyjdzie Jamal Crawford, który dopiero wróci po kontuzji, wyjdzie Spencer Hosey, wyjdzie, nie wiem, ktoś wyjdzie. Tak, pewnie Dante Jones będzie grał w tej serii przeciwko Manu i nie wiem, ja typuję, że San Antonio wygra tę serię w 6, może nawet 5 meczach, ale jestem ciekaw tych dwóch pierwszych meczów bardzo, bardzo. Czyli bardziej na 6 stawiasz, tak? Tak, bardziej na 6. Michał? Myślę o 7, ale też
nie sądzę, żeby było aż tak gorąco i wbrew naszym oczekiwaniom po prostu Clippersi będą mieli problemy od pierwszych spotkań i myślę, że po trzech meczach już to będzie dążyło do sześciomeczówki dla San Antonio. Czyli zapisuję pod twoim nazwiskiem 6, to będzie takie nasze kolejne małe typowanie tworzone na playoffy. Przechodzimy do kolejnej pary, bo tak jak zapowiadałem na wstępie, nie będziemy jakoś specjalnie długo przy każdej zostawać, żebyśmy nie przewalili tego programu, tak powiem. Blazers kontra Grizzlies. Maciek, taka para, w której bardziej to Blazers muszą chyba znaleźć sposób niż Grizzlies. Wydaje się, tak. Jak poradzić sobie z Markiem Gasolem, który gra dobrze przeciwko Portland. Zawsze, ale tutaj mamy same, tu mamy bardzo dużo historii związanych z kontuzjami. Mike Conley ma kłopoty z kostką, ze stopą, plantar fasciitis, nie wiadomo co to jest i nawet nie jest w tej chwili jasne. W tej chwili może już jest jasne, gdy w piątek to słyszymy. Znaczy, słyszymy, my siebie nie słyszymy, ale słuchacie nas, czy Mike Conley zagra w pierwszym meczu w ogóle. Wygląda na to, że Mike Conley nie jest zdrowy. To jest ogromny problem dla Memphis. O Portland już wiemy, że nie jest zdrowy i nawet Aaron Aflalo nie jest zdrowy, ma problemy z ramieniem. LaMarcus Aldridge ma jakieś problemy ze stopą, ma z wszystkim, jest rozwalony cały. Grał bardzo dobrze, ale teraz ma problemy ze stopą. Jakieś, to jest taka historia, kto tu będzie zdrowy w tej serii? Kto tu będzie mógł po prostu grać do końca? I wydaje mi się, że to jest ogromny plus dla Golden State, bo oni zagrają w drugiej rundzie ze zwycięzcą tej serii. Natomiast rozpatrując to w perspektywie matchupów, to szczerze powiedziawszy muszę się zastanowić poważnie jeszcze i nie zdążyłem tego zrobić. Przemku, brak Mike'a Conley'a ewentualny, jak bardzo tę serię zmienia? No zmienia, no ktoś musi kryć Damiana Lillarda. Tak nauczyliśmy się myśleć, że to jest czas Damiana Lillarda. On miał taki ciężką tą końcówkę sezonu, bardzo nieregularną, był taki mało regularny w tej końcówce i zdarzały mu się dobre mecze, zdarzały mu się słabsze mecze. Chyba wynikało to z faktu, że nagle kontuzje złapali inni gracze i on musiał jednak grać duże minuty i dużo spadło na jego barki. Także na pewno to będzie miało wpływ, bo Conley jest jednak defensywnym graczem i on miał tutaj bronić przeciwko Lillardowi. To co jeszcze? No, tak jak Maciek powiedział, no, to są dwa poobijane zespoły, które miały ciężką końcówkę i trudno powiedzieć, jak to tutaj będzie w tej chwili wyglądało właśnie z tego powodu, bo nie będziemy oglądać tych zespołów w najwyższej formie. Także jeśli LaMarcus Aldridge będzie zdrowy, teoretycznie grając przeciwko Zachowi Randolphowi powinien gdzieś tam rzucać nad nim. Wydaje mi się, że tutaj od początku pójdą w rozmecze, tak jak już zdążyłem pomyśleć, że Marc Gasol będzie krył LaMarcusa Aldridge'a, a Zibo będzie kryty przez Robina Lopeza. I tak będą grać, wydaje mi się. Tutaj. No to jest ciekawe, bo w innym wypadku właściwie LaMarcus Aldridge ma olbrzymią przewagę gdzieś tutaj nad Zibo. Aha. W ofensywie. No ale to też będzie bardzo ciekawe, jak to będzie wyglądało, bo są dwa zespoły, które grają takimi bardziej klasycznymi, wysokimi. Też LaMarcus Aldridge rzuca troszeczkę trójek teraz, ale to wciąż nie jest taki typowy stretch four. Michał, to jest bardziej taka seria typu, która pierwsza piątka wrzuci więcej do pieca, czy jednak, że wygrają ten, kto dostanie jakieś ekstra wsparcie z ławki? Przede wszystkim wydaje mi się, że to wszystko jedno, czy po której stronie będzie wsparcie z ławki. No wiadomo, w Portland ławka czasami po prostu przypomina, nie wiem, pusty las i koniki polne gdzieś tam grają na skrzypeczkach. Ale tutaj przede wszystkim będzie kwestia zdrowotna, bo oba zespoły, jak Maciek powiedział, są w poważnych opałach zdrowotnych i nawet, nie wiem, Gasolowi może coś bardziej pyknąć niż w sezonie regularnym i ta seria może się łatwo skończyć. Ale jedno jest pewne, że no będą się nawzajem eksploatować i kto nie wyjdzie z tej serii, ten no i tak nie wychodzi dalej, no bo jeśli trafiają na Golden State Warriors, to tam musiałby się zdarzyć jakiś cud albo przebudzenie kogokolwiek z Portland albo Memphis, żeby zajść dalej, także... Pierwsza runda dla tych obu zespołów, myślę, to jest max i koniec w ogóle jakichkolwiek dywagacji na temat ich przyszłości w tym sezonie. Biorąc pod uwagę te urazy, wiem, że ciężko o typ, ale mimo wszystko taki z gwiazdką, Michał, ty byś typował? W 6 dla Portland. Maciek? Jeśli Mike Conley ma problemy faktycznie z plantar fasciitis, to on nie będzie zdrowy w tych playoffach. Po prostu to potrzebuje przerwy i odpoczynku. To nie jest kwestia tego, żeby odpocząć tydzień, dwa. To potrzebuje, nie wiem, 3-4 tygodni, jak nie więcej. Więc Conley będzie kontuzjowany. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, kto wygra tę serię, patrząc tak od razu. Memphis ma przewagę parkietu, Memphis grał u siebie bardzo dobrze, dlatego wydaje mi się, że Memphis powinno wygrać tę serię. Natomiast w ilu meczach to nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. A tak dla zabawy, jakbyś miał powiedzieć? W 7 to jest bezpieczny typ. Przemku? Wiesz co, ja myślę, że to będzie Memphis w 6. Tak mi się wydaje. Portland jest jednak trochę bardziej poobijane.
No i oni skasili właśnie wszystkich swoich skrzydłowych. Nicolas Batum też nie jest zdrowy, Aaron Aflalo też nie jest zdrowy i myślę, że tutaj to jednak zaważy. No, ja pójdę może w Portland w 7. Tak na przekór spróbuję. Trzecia seria w konferencji zachodniej. Houston kontra Dallas. Przemek, to jest coś więcej niż tylko taki headline derby Teksasu? Myślę, że to jest taka po cichu bardzo ciekawa seria. Wiem, że Clippers Spurs to jest skradną wszelkie nagłówki, ale tutaj, no myślę, że tutaj się może wydarzyć właśnie największa niespodzianka w pierwszej rundzie. Bo raz, Dallas Mavericks mają Ricka Carlisla. Dwa, myślę, że nie widzieliśmy najlepszych Dallas z rażonym Rondo jeszcze. I seria playoffów to jest idealna okazja do tego, żeby Rick Carlisle znalazł wreszcie rozwiązania, których szuka tutaj w pewnych ustawieniach w ofensywie. Także to będzie na pewno taka druga najciekawsza, być może nawet najciekawsza seria właśnie z tego powodu. No i James Harden ma tutaj dużo do udowodnienia. Ten awans na drugie miejsce na zachodzie być może wygra mu nagrodę MVP. Tak, dzisiaj się nad tym zastanawiałem, że może fakt, że Houston ostatecznie wskoczyli na drugie miejsce sprawi, że Harden dostanie więcej głosów i w jakiś sposób przeskoczy Stepha Curry'ego. Więc on na pewno będzie miał sporo tutaj do udowodnienia i to będą wielkie mecze indywidualnie pewnie z jego strony. Natomiast, no tak, no Dallas już w zeszłym sezonie z San Antonio w pierwszej rundzie pokazali, że w playoffach nie wolno ich skreślać. Maciek, dla ciebie takim tematem na parkiecie numer jeden tej serii to jest jakiego Rondo zobaczymy i jakie Dallas z Rondo, czy coś innego? Dla mnie tematem numer jeden tej serii jest to, że Chandler Parsons od 4 kwietnia nie grał ani minuty w NBA. On ma kłopoty z kolanem, ma bóle kolana. Próbował wrócić do gry w końcówce sezonu, ale jednak tam na 2-3 dni przed końcem sezonu Dallas Mavericks zrezygnowali. I w tej chwili nie wiadomo, czy Parsons zagra w pierwszym spotkaniu. I to taki byłby headliner, bo Parsons grał w Houston, jak wiemy, i Dallas go podebrało. Więc bez tego Parsonsa zaczyna brakować opcji trochę Dallas Mavericks. Ja nie wiem, Przemek, czy playoffy to akurat dobry czas, żeby znajdować tutaj, żeby Rajon Rondo z Monte nauczyli się grać razem. A to nie jest kwestia, wiesz co, myślę, że to nie jest kwestia uczenia się razem grać, oni mieli, wiesz, pół sezonu na to, żeby uczyć się grać. To jest kwestia tego typu, że Rick Carlisle będzie mógł tutaj tylko przeciwko jednemu zespołowi kombinować z matchupami. Tak, to jest ogromna przewaga. Rick Carlisle to jest jakieś 2 zwycięstwa nad Houston. Przepraszam, nad Kevinem McHale'em tutaj. Tak mi się wydaje, że to jest 2-0 od razu na starcie pod kątem trenerskim. To tak, tylko że... Więc wiesz, ja nie myślę tutaj pod kątem drugiej rundy czy kolejnych rund, że nagle, nie wiem, Dallas zacznie grać najlepszą koszykówkę w lidze. Natomiast w przekroju serii myślę, że w drugim, trzecim, czwartym meczu nagle to zacznie funkcjonować lepiej, bo Rick Carlisle znajdzie gdzieś tutaj, znajdzie rozwiązania, których wcześniej nie miał czasu znaleźć, bo zawsze grali przeciwko komuś innemu i te matchupy były inne. Ja się zastanawiam tutaj, czy Dirk Nowicki będzie w stanie grać na poziomie. Wydaje mi się, że nie będzie w stanie grać na poziomie. W sensie Dirk pod All-Star Game wygląda źle po prostu i czy może miał 2 dobre mecze. Wygląda ciężko, jest zmęczony. I tak jak sam się zastanawialiśmy, jak w grudniu oni zrobili ten deal z Bostonem, że potracili zupełnie rezerwowych za Dirkiem i za Chandlerem. Potem wyjęli Jamarę, tak? Jamarę będzie grał w tej serii. Hej, hej, Jamarę gra w playoffach. Hej, Jamarę będzie historią. Hej, zupełnie zapomniałem o tym, ale jest, tak, Jamarę, no. Schować gaśnicę. Czy tutaj Dallas nie zabraknie ataku trochę, bo jeśli Parsons ma nie grać, jeśli Dirk już nie jest tym graczem, który zdobywa punkty sam na sam, jeśli Monta Ellis ma kłopoty przy penetracji, jak gdy gra z Rajonem Rondo, bo Rajon Rondo oczywiście nikt nie kryje Rajona Rondo na obwodzie i obrońca Rajona Rondo idzie 2 metry, 3 metry do paint, to pewnie Houston zrobi, bo to jest zbyt proste, żeby tego nie robić. To Rick Carlisle będzie musiał trochę naprawdę stanąć na głowie tutaj, żeby grać przeciwko Houston. Ja nie widzę obrońcy na Jamesa Hardena. Podoba mi się, że Chandler jest z Dwightem. I tak jak nie doceniam Houston cały sezon, i tak jak teraz się chce mówić, Przemek, jak powiedziałeś, że to jest, to, bo to faktycznie jest potencjał na to, żeby tu była niespodzianka Dallas. Ja też tak myślę, że to jest potencjał. To ja chyba postawię Houston w tej serii mimo wszystko. Michał, kto tu coś osiągnie? Chciałbym zobaczyć, żeby Rajon Rondo osiągnął coś w taki sposób, żeby nie zwariował, a obawiam się, że on zwariuje i po którymś meczu Hardena i nawet Howarda, który w jakiś sposób będzie przypominał starego Howarda, nawet takiego z Orlando z finałów, to no, Rajon Rondo może oszaleć i tego się najbardziej boję, ale w negatywnym sensie, że zaczną się jakieś znowu niesnaski, że zaczną się jakieś dziwne rozmowy, że to wszystko będzie grzązło i stało w miejscu, także no tego się najbardziej boję, bo wiadomo, no Dirk musi coś osiągnąć, ale bez wariata Rondo, który przypomina czasami naprawdę furiata. Zatem twój typ na tę serię to? Kontrowersyjny, ale w 6 dla Houston. To jest taki sam typ jak mój, Przemek?
Nie wiem, czy to jest takie kontrowersyjne. No ja myślę, że Houston nadal są tutaj faworytem. Ja też nie będę typował przeciwko nim. Bo tak jak normalnie Dallas Mavericks mają przewagę gdzieś tam w grze pick and roll i to jest była ich najsilniejsza siła, gdzieś te pick and roll dookoła Dirka, to akurat przeciwko Rockets to będzie taki miecz, który może zwrócić się przeciwko nim. Bo Rockets, jeśli Dwight będzie w miarę mobilny, mają ludzi do tego, żeby bronić pick and roll, mają kogoś takiego jak Dwight, który będzie w stanie gdzieś tam zatrzymać ścinającego Tysona Chandlera i jeszcze sięgnąć ręką do innych graczy, to Houston nie ma specjalnie nikogo, kto mógłby powstrzymywać gdzieś tam, przepraszam, Dallas nie ma nikogo, kto mógłby powstrzymywać pick and rolle Houston, szczególnie to z udziałem Jamesa Hardena. Także myślę, że Harden tutaj będzie szalał i to będzie duża seria z jego strony. Także 4-2 myślę, że będzie dla Houston. I Maćku? Tutaj jest jeszcze historia w Houston z Donatasem Motiejunasem, który nie zagra już w tym sezonie. Są jakieś problemy z kręgosłupem, przeszedł operację. Teraz Houston będzie grało z Terence'em Jonesem, z Joshem Smithem i z Joeem Dorseyem. I tutaj jest właśnie rzecz jedna, której jeszcze powiedzieliśmy w przypadku San Antonio Clippers, że te dwie super serie mogą zostać absolutnie zepsute przez to, że Greg Popovich i Rick Carlisle będą wysyłać na linię rzutów wolnych. Pierwszy DeAndre Jordana, a drugi Dwighta z Joeem Dorseyem, jeśli Dorsey będzie grał. Więc pewnie, a Dorsey trafia 28% z wolnych, jeśli dobrze pamiętam. Więc to jest katastrofa. Więc stawiam na to, że Houston lepiej by wyszło, gdyby grali bez Joea Dorsey, żeby Josh Smith grał z ławki jako center i żeby grali z Trevorem Arizą na czwórce i żeby zmuszali Houston, przepraszam, żeby zmuszali Dallas do tego, żeby Dallas musiało wybrać, czy chcemy grać, bo będzie musiało grać, znaczy tak, czy chcemy grać small ball, w sensie Dirk z Trevorem Arizą i wtedy Dirk musi kryć Arizę i biegać za nim. Ariza może sobie dać radę z Dirkiem, Dirk nie lubi takich obrońców, którzy są niżsi, czy też grać po prostu small ball z Alfarukiem Aminu, żeby Dirka nie było na boisku, żeby Tyson Chandler grał z Dwightem. Rick Carlisle będzie musiał kombinować tutaj w tej serii. Ciekawe, czy Kevin McHale będzie pamiętał o tym, żeby na przykład Joeem Dorseyem nie grać, bo Rick Carlisle go będzie faulował. Ciekawe, czy Kevin McHale będzie faulował Rajona Rondo na przykład. Tak, to też jest to może zmienić to serię kompletnie w jakieś szaleństwo na linii wolnych. To też jest tyle. Rick Carlisle ma przewagę trenerską nad Kevinem McHale. Nie wiem, czy ma tak dużo w składzie, ile miał w zeszłym sezonie, chociaż wydaje się, że są lepsi gracze. Nie wiem, czy Parsons będzie w ogóle w stanie coś dać Dallas, czy w ogóle zagra, więc typuję Houston, ale ten pierwszy mecz, jeśli Dallas pojedzie do Houston i wygra pierwszy mecz, to może ustawić całą serię i sprawić, że Dallas ją wygra. Więc ja typuję Houston, ale bez jakiegoś wielkiego przekonania. Stawiam na Houston w 6 meczach. Czyli popularny typ w tej serii i ostatnia para w konferencji zachodniej, Golden State Warriors kontra New Orleans Pelicans. No Michał, wydaje się, że Norris Cole raczej zakończy swoją serię bycia w finałach rok po roku. No, niby tak, ale z drugiej strony nie spodziewajmy się też cudów, bo Nowy Orlean, jeśli chce myśleć o tym, czy osiągać jakieś sukcesy, to musi przechodzić takie momenty jak ten teraz. Czyli trafiać na faworyta, dostać ostry wpierdziel i myśleć o następnym sezonie, bo Anthony Davis wchodzi w taki moment, że już no... Przestajemy go postrzegać powoli jako jednego zawodnika z wielu, a jako tego zawodnika z wielu, który może, nie wiem, w przyszłym sezonie zdobyć MVP albo naprawdę zarządzić ligą za kilka lat na parę ładnych lat. Dlatego ta seria jest taka w zasadzie pokazowa, żeby pokazać, jak robokopy zabijają zespół, który się rozwija. Albo myśli o tym. Tu Przemek będzie sweep, czy Nowy Orlean jest w stanie coś wyjąć? Jestem ciekawy, czy Anthony Davis będzie tutaj miał jeden taki, wiesz, monster game, w którym... i wyciągnie jakieś zwycięstwo z Golden State. Myślę, że jednak będzie sweep. W tym sensie, że poza Antonem Davisem to jest po prostu zbyt duża przewaga talentu po stronie Golden State i Pelicans nie mają tej matchupu właściwie na obwodzie. Maćku, jakiekolwiek miłe słowo dla kibiców Pelicans? Jest jedno. Znaczy... dwa słowa. Monty Williams. Nie wiem, czy on to wpadnie na to, ale... Jest sposób, jak Pelicans mogą grać, moim zdaniem, z Golden State Warriors. Są na to cyfry, są na to dowody z tych meczów, które zagrali w tym sezonie. Pelicans byli plusowi, gdy grali bez Omera Asika, z Ryanem Andersonem i z Anthonym Davisem. To są małe minuty, ale gdy Ryan Anderson grał na czwórce, Anthony Davis grał na centrze. Omer Asik kompletnie nie wychodził tutaj, co dziwne, bo powinien wychodzić, więc może Pelicans powinni po prostu zagrać nisko w tej serii tutaj. Jest ważne, kto będzie krył Draymonda Greena na tych pikach, więc Anthony Davis kryje Draymonda Greena i Ryan Anderson gra z Bogutem. To będzie problem dla Boguta utrzymać, dla Ryan Andersona utrzymać Boguta od tablicy, ale coś trzeba zaryzykować, żeby
żeby coś osiągnąć, że tak powiem, bo Golden State jest zdecydowanym faworytem tutaj, więc to jest kwestia tylko tego, czy w czterech, czy w pięciu meczach. A myślisz, że Steve Kerr nie zmaczowałby wtedy w tym momencie też small ballem swoim i wystawił Draymonda Greena na piątce po prostu? No, i co dalej? Krycie Ryana Andersona nie jest aż takie skomplikowane, w sensie, no to jest gość, który... Monty Williams ma... To jest gość, który robi w NBA jedną rzecz. Tak, ale Monty Williams i to też w tym sezonie... Jest wiertarka! Jest wiertarka, wpadła do nas gościnnie na ficie, więc... Tak, ale jedna rzecz, którą Monty Williams robi, którą lubię taktycznie u niego drugi sezon i znowu nie można było tego oglądać w tym sezonie, bo Ryan Anderson opuścił pół sezonu, znowu, to jest to, jak on wykorzystuje Ryana Andersona przy zagrywkach pick and pop. Tam jest kilka różnych rodzajów zagrywek na niego. Tam znajduje go jest na jakieś 5-6 różnych zagrywek, różne sety, więc to... Ja wiem, że Ryan Anderson umie tylko jedną rzecz, ale Monty Williams umie to wykorzystać dobrze. Oczywiście może Steve Kerr zmaczować to super small ballem, ale to jest właśnie ta broń Golden State Warriors. Ale teraz pytanie, kogo będzie bronił Ryan Anderson w takim stylu? No właśnie, bo Ryan Anderson będzie grał, nie wiem, z Shaunem Livingstone, no Shauna Livingstona pewnie, ale to będzie dziwne, tak, więc... Ale w sumie Pelicans nie mają tutaj specjalnie nad czym się zastanawiać, muszą próbować. Bartek się goli. A to tak mocno słychać? Iskra żelazna. Pokaż monów. To jest rzecz, której nie możemy dzisiaj przeskoczyć, tak jak pewnie Pelicans nie przeskoczą Golden State Warriors. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać gdzieś tak z przodu, tylko bardziej z tyłu. Zatem Przemek, typ na tę serię? Ale byłoby ja, jak wysłał podcasty i powiedział, Jezu, to moja wiertarka. Spotted, przerwa na żądanie. Pozdrawiamy pana, który w 35 minucie podcastu. Słychać, że z udarem. Tu się pan wprowadza, robi remont całego mieszkania generalnie zaraz za moją ścianą, więc dlatego jest tak głośno. Przemek, typ na tę serię? 4-0. Michał? 4-0. Ja też 4-0 i Maciek, wyłamujesz się, czy pełna zgodność? Wiertarka jest super. Nie mogę! Postawiłbym 4-1. Stawiam, że Monty Williams na to nie wpadł. 4-0. Czyli tak wyglądała zapowiedź playoffów w konferencji zachodniej. Teraz przechodzimy do wschodu. Wy myślicie, że ta wiertarka to tak zupełnie przypadkowo, ale od wiertarki daleko jest do młotu, a Polish Hammer przecież gra w jednej z serii. Marcin Gortat jedzie do Kanady. Możemy być pewni, że Kanada będzie żyła na pewno tą serią. A Marcin Gortat ma wizę do Kanady? Czy tam trzeba mieć wizę do Kanady? A tam zawsze są jakieś kłopoty, że ktoś z Kanady nie może wyjechać. Ja myślę, że zawodnicy NBA nie mają do Stanów wyjechać. Dobra, okej, spoko. Dobra, pomyliłem się. W odwrotnym kierunku. Przepraszam. Michał, jak to będzie seria dla Marcina Gortata? Dla Marcina Gortata ja myślę, że nie chcę złorzeczyć, ale dla niego może być zła. Bo oni mogą to przegrać, a przegrają tylko i wyłącznie dlatego, że ich trener dalej jest tym samym gościem, którym jest. I nie sądzę, żeby była taka sensacja, nazwijmy to, bo nie wiem, czy wygranie z Toronto w ogóle na wschodzie drużyna z czwartego, piątego miejsca i ta piąta raczej nie, i tak nie będzie sensacją, jak wygra z tą czwartą, bo to sensacja jest w ogóle, że są play-offy na wschodzie. Myślę, że może się skończyć źle i ja nie chcę nic mówić, ale to może być tak też trochę, że Marcin Gortat po tych playoffach stwierdził, że kurczę, ja potrzebuję może nie aż tak dobrej drużyny, ale trenera dobrego, bo to, że się lubię z chłopakami, jest chemia w drużynie, to jedno, ale trener, który odpowiednio reaguje na odpowiednie rzeczy, to drugie. I myślę, że z tym drugim, bez tego drugiego nie da się żyć i może przez to być słaba seria dla Waszyngtonu. No to byłoby najlepsze rozwiązanie. Kurczę, mam wrażenie, że mówię to już trzeci raz dzisiaj, ale wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem dla Waszyngtonu, dla kibiców Waszyngtonu jest porażka Waszyngtonu w pierwszej rundzie i zmiana trenera, ale oczywiście nikt nie chce przegrywać w pierwszej rundzie playoffów. Ale pomyślałem sobie, że tak jak o Blake'u Griffinie, Michał, powiedziałeś, to jest w Waszyngtonie taki gracz, który ma szansę tutaj coś pokazać i to nie jest tak, że w końcu, bo on w sumie w playoffach grał dopiero w zeszłym sezonie, to wydaje mi się, że John Wall ma tutaj serię taką dla siebie. On na początku sezonu, pierwsze dwa miesiące był top ten graczem ligi, potem spadł, bo ciągnął trochę Waszyngton przez cały sezon, grał mnóstwo minut i gra przeciwko Kyle'owi Lowry'emu, który nie jest do końca zdrowy. Kyle Lowry jest fighterem wielkim, więc on na pewno nie odda Johnowi Wallowi nic. To będzie super matchup w ogóle, John Wall kontra Kyle Lowry. Być może najfajniejszy matchup w ogóle w pierwszej rundzie, taki pozycyjny. To jest taka historia dla Johna Walla, żeby coś pokazał tutaj. John Wall, bo wydaje mi się, że on jest lepszy niż mu się daje kredyt za to. Po tej drugiej części sezonu, gdzie po prostu miałem wrażenie zmęczony.
w tym wszystkim. Natomiast to może być 7-meczowa seria tutaj. Ja nie wiem, jak Waszyngton będzie grał przeciwko Lou Williamsowi, bo nie widzę tam matchupu za bardzo na niego. Przemek, kto tu kogo będzie wiercił tak intensywnie jak ten pan? Ja się próbuję przypomnieć, kiedy ostatni raz Waszyngton wygrał z Toronto. W zeszłym sezonie chyba raz wygrali. W zeszłym sezonie być może, ale oni są chyba 7, tak? Gdzieś mi to przemknęło ten stat. 7 przegranych meczów w ostatnich 8 spotkaniach Waszyngtonu. Przy czym te dwa ostatnie były bardzo blisko, tam był jeden mecz po dogrywce. I jeden chyba był rzut w samej końcówce, jak dobrze kojarzę. Który Waszyngton przegrał jeden mecz 2 punktami potem. To było jeszcze w lutym bodajże. Także te mecze już gdzieś tam były bliżej. No co, myślę, że tutaj na tę chwilę mam mało do dodania, bo są dwie kwestie. Jedna kwestia to jest zdrowie, czyli jak będzie wyglądał Kyle Lowry i czy Kyle Lowry będzie w gazie. I druga kwestia to jest właśnie John Wall i to, w jakiej on będzie formie, czy ten sezon. I to był ciężki sezon dla niego, bo on jednak musiał trzymać tę drużynę gdzieś tutaj na swoich plecach i grał bardzo dużo. I myślę, że z pozycji rozgrywającego to nie jest najłatwiejsza rzecz do robienia, kiedy jest się takim absolutnym liderem. To jest coś, co przeżywał Chris Paul przez wiele lat wcześniej w New Orleans Hornets jeszcze wtedy. Więc to może się odbić na playoffach, a może właśnie John Wall będzie miał taką przełomową serię. Właśnie tak teraz sobie pomyślałem, bo odpowiadaliśmy na takie pytanie tutaj na szóstym graczu. Dla kogo te playoffy mogą być takim coming out party? Być może to jest właśnie John Wall i to jest jego czas. Sprawdziłem specjalnie dla ciebie, kiedy ostatni raz Waszyngton wygrał z Toronto. To było 27 lutego 2014 roku. 3 dogrywki, 134-129 w Kanadzie. Czyli nie, przez dwa sezony nie wygrali z nimi w normalnym czasie gry. Tak można powiedzieć, bo tak jest 7-1 dla Toronto. Ale fakt, że te dwa mecze, które były w tym sezonie, to były crunch time'y. Dwa z trzech meczów, tak, ale też... Tak, ale też te dwa z trzech meczów były blowoutami, jeśli można tak powiedzieć, bo raz Waszyngton stracił wysoką przewagę, przepraszam, Toronto straciło wysoką przewagę w czwartej kwarcie, pamiętam, oglądałem tam ten mecz. No nie wiem, to nie są tak dobre zespoły, mam wrażenie, ogólnie, Toronto i Waszyngton. I tak ogólnie mam wrażenie, że kto przegra pierwszą serię, ten zwolni trenera. Sprzedane. Nie wiem. Tym razem Młotek jest gościnnie w naszym programie. Polish tak... Hammer. Polish Hammer. Dokładnie, tak jest. Będzie ale, ale będzie Gortat Valanciunas tutaj w tej serii. To będzie fajne do oglądania na pewno tutaj. I Toronto gra dużo na Valanciunasa do Post teraz, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać tutaj. A Valanciunas jakieś robi nowe rzeczy, jakieś rzuty z odchylenia, z nogi jednej, jakieś takie rzeczy robił w ostatnich dniach, więc ciekawe. Ciekawe, jak to będzie wyglądać tutaj ten pojedynek. Ale mam ochotę postawić na Waszyngton, mimo wszystko. O i proszę bardzo. Poza tym jest jeden gracz, playoffowy Bill będzie grał. Hej. To pod ten beat, który wybija pan za ściany, jaki jest twój typ ostateczny? Tak, stawiam Waszyngton. Nie wiem dlaczego, chociaż będziesz jeden mecz, w nie rapuję. Ha, jestem najgorszym raperem. Przemek? Raptorem. O, ja jednak będę konserwatywny i stawiam na Toronto, ale myślę, że będzie 7 spotkań. I ja stawiam też na 7 spotkań, ale mimo wszystko, że Wizards wyjdą zwycięsko z tej serii. A Michał? Ja postawię na Toronto w 6, ale tylko dlatego, że szkoda byłoby spalić tak dobry sezon, jaki miało w tym sezonie Toronto, nawet przez jego część. Także to jest tylko taki kredyt zaufania, bo wiadomo, że w drugiej rundzie też raczej długo nie pograją, jak awansują, także... Ja myślę, że najważniejsze pytanie w tej rundzie, w tej serii to jest pytanie, czy Masai Ujiri zdisuje Barack Obama i Biały. Barack Obama, dokładnie. Fuck Obama, fuck White fuck House. Fuck. I też fuck. Jest specjalne też pozdrowienia dla Pawła Kapuścińskiego, z tego gracza od nas, który wylatuje do Kanady. Tak. Na początku za tydzień wylatuje do Kanady. On będzie akurat w Vancouver. Ale Paweł chyba jest jakimś takim kibicem Raptors, jeśli dobrze pamiętam, więc będzie kibicował Raptors z Vancouver i może będzie próbował przenieść NBA z powrotem do Vancouver. A może gość po prostu o tabliczce SMS-y wysyła, bo to jest niemożliwe. Zmieńmy w takim razie serię, chciałbym powiedzieć, że zmieńmy beat. Michał w 6. Albo uprawiają rytmiczny seks na przykład. Rytmiczny, tantryczny. Tantryczny, przepraszam. Tym czymś, co znaleźli ostatnio w wykopaliskach chyba.
O godzinie 12:17, no nie wiem, czy tak wcześnie, ale jak to... To już nekrofilia, czy to pora na nekrofilię? Już? Zajdźmy z tego tematu. No, zakład pogrzebowy mu otworzyli obok. Gość dobijał właśnie ostatni gwóźdź do trumny. A że ktoś tam jeszcze się ruszał, trzeba było zrobić to szybko. Kolejna seria, jaką mamy, czyli Milwaukee Bucks i Chicago Bulls. Michał, z twojej perspektywy, jak zwykle, czego ty się najbardziej obawiasz ze strony Milwaukee? Z mojej perspektywy wygląda tak, że ominęliśmy jedną serię albo długo mnie rozłączyło. Nie, nie ominęliśmy żadnych, po prostu ja tak losuję, tasuję te... Aha. Tamte na koniec zostawiam. Kurczę, no gdyby w Milwaukee był Jabari Parker, bym powiedział, że to może być taka seria, która pokaże, gdzie, że Milwaukee nie ma oprócz piwa i nudy wszechobecnej coś więcej. Natomiast w Chicago, nawet w takim stanie pół na pół, że Taj Gibson jest nie do końca w formie, bo znowu coś mu się tam stało. Derrick Rose, wiadomo, w każdej chwili może coś mu się stać. To mimo wszystko, no Chicago jest murowanym faworytem i nie spodziewam się jakiejś wielkiej sensacji ze strony zielonych, że tak powiem. Ja będę w szoku, jeśli którykolwiek z drużyn zdobędzie tutaj w meczu 100 punktów. To będzie trudna seria do oglądania, bo tutaj będą wyniki po 80, 70, po 90, tak, 80, 25% za 3 punkty przy 15 rzutach, no... I tego się obawiam w tej serii najbardziej. Natomiast ja mam jeszcze do dodania, że ta seria może też się okazać takim łatwą rozbiegówką, taką rozgrzewką przed tym, co się ma dziać dalej i to może być też odpowiedź na to, czy Chicago po prostu jest w playoffach, bo takie mieli miejsce w sezonie zasadniczym, czy naprawdę są na coś gotowi nawet z Gasolem. Czy nie wiem, czy po prostu chcą być nawet na coś gotowi, czy te plotki o Thibodeau będą miały pokrycie, czy Chicago wygra pierwszą rundę, to jest ważne i najważniejsze jest to, jak oni rozpoczną tą pierwszą rundę. To będzie trochę takie starcie Dawida z Goliatem, mam wrażenie, już zaczynając od tego, że jak będzie Milwaukee grało u siebie, to kibice z Chicago będą tam przyjeżdżać, chyba że kibice w Milwaukee zdążyli wykupić wszystkie bilety na mecze Bucks u siebie. To będzie starcie Dawida z Goliatem, gdzie Bulls mają przewagę pod koszami. No a Pau Gasol rzucił 46 punktów w meczu numer 2 w tym sezonie, jaki oni grali przeciwko Bucks i potem w kolejnych meczach Bucks podwajali Pau Gasola i to wyglądało lepiej dla Bucks. Ale wchodzi taki Taj Gibson i w zasadzie miażdży ich tam. Jest Nikola Mirotić, na którego Jason Kidd fajnie matchupował w ostatnich meczach. Gdy wchodzi Mirotić z ławki, to grał, przychodził w small ball, bo on gra dużo small ballu w zasadzie. W zasadzie oni cały czas grają small ball Bucks, więc wchodził z Giannisem Antetokounmpo na Miroticia i to ładnie wyglądało, fajnie wyglądało. Joakim Noah przyszedł przed sezonem operację lewego kolana i Joakim Noah ma kłopoty z ścięgnem podkolanowym w lewej nodze. To jest coś, co pewnie nie przejdzie niestety, więc to nie wygląda dobrze dla Chicago tutaj. No ale Chicago ma ten duży frontcourt cały czas i ma z kogo wybierać Tom Thibodeau. Natomiast Jason Kidd i Milwaukee będą starali się szukać, wyrywać, coś tam znaleźć, coś złapać, nie mając też takiego gracza, któremu będą mogli podać piłkę w czwartej kwarcie i po prostu ten gracz będzie mógł decydować, co grają. Nie wiem, Jared Bayless będzie tam pewnie oddawał najważniejsze rzuty w końcówce czwartej kwarty, tak czuję, w Milwaukee. Jak kibicuję trochę Milwaukee po cichu, bo oni mają mniejsze szanse tutaj w tej serii, będą próbowali dorosnąć do Chicago, wydaje mi się, że Bulls wygrają tę serię. Natomiast Kto wie. Tu widziałem typy już niektórych na Bucks w tej serii. Kto wie. A gdybyście mieli wybrać taką postać tej serii, nie mówię wcale... Rose? O, nie mówię koniecznie o najlepszym zawodniku tutaj, tylko z jakiegoś względu gościa, którego będziecie najbardziej oglądać. Maciek? Tylko Rose. W kategoriach tego, czy Chicago ma szansę wygrać z Cleveland w drugiej rundzie, a wydaje mi się, że ma szansę wygrać z Cleveland w drugiej rundzie. Już boję się trochę tego Joakima Noah na starcie playoffów. Ale Rose, jak Rose będzie wyglądał, tak? Jak będzie wyglądał w tej pierwszej rundzie z Milwaukee? Milwaukee ma taki agresywny schemat obrony bardzo, więc to też nie będzie łatwe dla Rose'a wjeżdżać pod kosz. Oni podwajają dużo ze słabej strony, schodzą na silną stronę, tam jest tłok straszny w polu 3 sekund, dlatego oni mają drugą obronę w NBA bez Larry'ego Sandersa. To jest nieprawdopodobna rzecz. Ale będę patrzył, jak Derrick Rose wygląda. Nie wiem, kogo tu Jimmy Butler będzie krył, więc tak nawet nie bardzo wiem, czy ta wartość Jimmy'ego Butlera w obronie jakoś wyjdzie tutaj specjalnie, ale będę patrzył na Rose'a zdecydowanie i myślę, że Giannis ma taką szansę, żeby tutaj gdzieś się pokazać bardziej, tylko że z drugiej strony, kto będzie oglądał tę serię, tak myślę. Ludzie w NBA TV pewnie. Michał, Przemek, tak samo na Rose'a, czy wasze oczy w innym kierunku są zwrócone? To życie nauczyło, że w Chicago wystarczy mały impuls, żeby wszystko zaczęło po prostu spadać w dół, także... Nie tyle co od Rose'a, co od tego,
czy znowu pojawi się jakiś pech w tej pierwszej rundzie. Nie mówię o tym, pewnie to się wydarzy niestety, że ktoś odnowi sobie kontuzję sprzed paru lat. A właśnie, zapomniałem, czy Derrick Rose, kiedy ostatni raz był w playoffach? W 11? W 12? To było? W 12? W 12. Jak to wpłynie na jego grę o jakąkolwiek stawkę? Bo tutaj też będą grały myśli, o kurde, nie grałem 3 lata w playoffach. Miałem kontuzję. Przez 3 lata nie zagrał więcej niż meczu? W sensie przez 3 lata nie dokończył meczu w playoffach? Poprawcie mnie, Derrick Rose. No, nie. No. Tak to aż tak było? No bo wtedy w Filadelfii no to się stało w ostatnich minutach, jeśli nie w ostatnich 2 minutach, już nie pamiętam dokładnie. Aha. No, nie prowadzi, no i to też jest bardzo ważne dla zawodnika, który jest kreowany albo po prostu jest kimś, kto ma nieść jakąś drużynę. No jeśli nie masz, nawet nie mówię o skillsetach i matchupach, ale jeśli nie masz doświadczenia i nie wiesz, nie jesteś jak gdyby w domu w takich meczach, to może kończyć się różnie, no. Frustracyjnie, ale nie przewiduję tego. Takie rzeczy mogą zdarzyć się w drugiej rundzie, ale w pierwszej nie sądzę. Myślę, że to może być spacer. Ostatni pełny mecz w playoffach Derricka Rose'a 26 maj 2011 roku. No, to był pięknie. Mecz z Miami Heat, tak? 4-1 przegrany. Nie. Tak jest, zgadza się. 42 minuty wtedy na parkiecie spędził Rose. Dla ciebie, Przemek, też Rose jest postacią numer jeden? Myślę, że Rose i Noah, bo patrzymy na nich w perspektywie tego, co będzie działo się w drugiej rundzie. No to nie ma co się oszukiwać, że chcemy się dowiedzieć po tej pierwszej rundzie czegoś o tym, czy Chicago ma szansę na to, żeby awansować do finałów konferencji i ma szansę, żeby przeskoczyć Cleveland. Więc będziemy na pewno uważnie obserwować Derricka Rose'a i Joakima Noah, jak wygląda ich zdrowie, jak oni wyglądają w tych meczach. No to będą kluczowe postacie. Także ja będę patrzył na to w tej serii. Na pewno jesteśmy ciekawi tego, jak będą wyglądali młodzi gracze Bucks w playoffach, bo to jednak jest troszkę inny zwierz. I jak będzie wyglądał Jason Kidd tutaj też, bo tutaj bardzo, bardzo, bardzo go chwalimy po zakończeniu tego sezonu. To też jest dla niego czas znowu, żeby pokazać coś więcej. Więc to też będą rzeczy, na które będę zwracał uwagę. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Milwaukee miał tutaj duże szanse. Myślę, że to będzie 4-1 dla Chicago. Michał? Porywasz 4-1 dla Chicago. No też jeden mecz myślę, że Antek może sobie sam wyciągnąć, ale taki pokazowy, ale nie więcej. Ja myślę, że Chicago w 6, a Maciek? Chcę pierwszy raz użyć tego słowa, ale playoffowe doświadczenie Chicago weźmie górę. Zrazu myślę, że Kirkanić. Ale jak Milwaukee zacznie ten mecz w ataku, to wyjdą z Ersanem Iliasową na czwórce i z Zazą pasują na centrze. Iliasowa będzie grał do linii za trzy i tu będą te problemy dla Chicago takie małe, że jeśli Joakim Noah nie jest zdrowy, to jak on ma biedny biegać za Ersanem Iliasową gdzieś tam do linii za trzy? To jest coś, o czym myślę w kontekście gry tych matchupów przeciwko Cleveland. Tak, no Noah musi być zdrowy tutaj, żeby grać, a nawet jak był zdrowy, to nie była komfortowa dla niego pozycja. Będą akcje takie, jakie Chicago gra z Mike'em Dunleavy'im, z Chrisem Middletonem, wyjścia po zasłonach, szukanie jakiejś gry w midrange, pewnie Butler będzie go krył. Michael Carter Williams, ja nie wiem, czego się spodziewać po nim tutaj. On rzucił im chyba jakieś 25 punktów, gdy grał z Aaronem Brooksem w ostatnim meczu, który Milwaukee wygrało z Chicago. To był tylko jeden mecz, który Milwaukee wygrało i to wyciągnęło ten mecz z Bulls tak naprawdę, więc typuję, że wygra Chicago. Nie zdziwię się, jeśli tu będzie 7 meczów. Mam taką ochotę zatypować, że to będzie sensacja w pierwszej rundzie, że Milwaukee wygra z Chicago, ale Chicago wygra tę serię 4-2. A nie myślisz, że tutaj Tom Thibodeau pójdzie po rozum do głowy i zacznie jednak używać tych... Z Gibsonem albo Nikola Mirotić będzie tutaj grał na czwórce dużo częściej, bo to jest naturalny wybór. Że być może oni będą wychodzili z Pau Gasolem, z Joakimem Noah jako dwie wieże na samym początku, ale to szybko się będzie zmieniało, bo to jest klucz przez cały, to był taki temat przez cały sezon tutaj, że Pau Gasol gra świetny sezon, ale przez to, że Pau Gasol musi grać w pierwszej piątce z jakichś powodów, to ten atak i ta obrona Chicago nie wyglądają tak dobrze, bo Joakim Noah gra poza pozycją i pomijając fakt, że jest kontuzjowany i że nie jest tak mobilny, że coś go tam cały czas boli, no to został postawiony w sytuacji, kiedy on musi ganiać po tych liniach za trzy i to sprawia mu olbrzymie problemy, więc ja myślę, że Tom Thibodeau wie o tym i myślę, że w playoffach nie będzie miał wyjścia i będzie jednak bardzo szybko zmieniał te line-upy tutaj. Tak, to będzie taka pierwsza seria dla Toma Thibodeau też, bo rok temu grali z Waszyngtonem.
To będzie taka właśnie seria na temat Ibodo, żeby pokazać, że jest elastycznym trenerem bardziej, żeby nie trzymać się tylko swojego systemu, bo Jason Kidd absolutnie pójdzie w small ball. On pójdzie, tak, będzie grał nisko. On będzie grał nisko przeciwko wysokiemu Chicago. Będzie tak robił, więc kto wie właśnie, czy żeby jakaś zmiana w piątce może tutaj, to nawet w kontekście serii z Cleveland może mieć sens jakiś tutaj, nie? To jest ciekawe. Czy lepiej mieć 48 minut na boisku kogoś z dwójki Joakim Doma, Pau Gasol i rotować na czwórce Tarzem Gibsonem i Nikolą Miroticzem, czy faktycznie grać po 20 minut Pau Gasol, Joakim Noah, to nie ma sensu defensywnie. Dokładnie. Z takimi zespołami. Tak, i tu będą takie pewnie historie dyskutowane, jeśli dojdzie do końcówek meczów, tak jak miało być, kto będzie grał w końcówce dla Chicago Bulls, który z wysokich będzie grał, w sensie będzie, bo zbyt dużo dobrych graczy jest tutaj, więc który z nich będzie grał, to będzie dyskutowane, line-upy plus minus już, jeśli będą takie końcówki, a mogą być takie końcówki, nie widzę tutaj jakiejś takiej ogromnej przewagi Chicago w ataku nad Milwaukee. Nie, ja myślę, że to będą takie mecze po 80-75, 90-85, takimi wynikami się będą kończyły. I tutaj nawet jeśli to są niskie wyniki, zawsze gdzieś tam jest blisko, więc... Myślę, że bookmacherzy mogą zacierać ręce przed tą serią na to, kto ile punktów rzuci i jakie będą różnice. Zostały nam jeszcze... Są już? Poczekaj, ja sprawdzę. Czy to nagrywamy spadek. Zobaczę, czy są już spready na pierwszą mecze. Rano patrzyłem, jeszcze nie było, przepraszam. Nie, jeszcze nie ma. Dobra, sorry. Dobrze, to przechodzimy teraz do serii, w której również na pewno też jeszcze nie ma spreadów na te pierwsze spotkania, ale może jak słuchacie, to już będą. Boston Celtics kontra Cleveland Cavaliers. W Przemku mam wrażenie, że wielka euforia w Bostonie i pewnie słusznie, bo awans do playoffów niespodziewany i wyczekiwany też z jednej strony. Natomiast kiedy już opadnie kurz tej euforii, to okaże się, że Cleveland to się przejechało tutaj jak walcem po Celtics, czy jednak Celtics trochę kawalerzystów przeczołgali? Ja myślę, że to nie będzie aż taka łatwa seria. Chociaż nie widzę tej możliwości, żeby Celtics wygrali, ale myślę, że Brad Stevens będzie fantastycznie przygotowany do tej serii i będzie starał się gdzieś tam zminimalizować te różnice w składzie, które ma, bo no nie ukrywajmy, jest to olbrzymia różnica talentu przede wszystkim. Ja mimo wszystko nie będę tej typował jakichś tam wielkich wygranych Bostonu. Myślę, że 4-1 to jest taki sensowny typ, być może nawet 4-0, ale ta seria to też nie będą chyba takie straszne blowouty. Celtics też wchodzą troszeczkę w tę serię myślę, że z optymizmem, bo ostatnie dwa mecze, teraz już w kwietniu wygrali z Cleveland, oczywiście Cleveland nie grało tam w najsilniejszym składzie, ale to wciąż psychologicznie pewnie pomaga. Myślę o tym, że ostatnie dwa razy schodziliśmy z parkietu wygrani, także Celtics mają jakieś takie momentum w tym momencie, więc to może sprawić, że ta seria będzie troszkę bardziej wyrównana niż nam się wydaje. Natomiast jedna rzecz, na którą ja na pewno będę zwracał uwagę, to są rzeczy, które będzie robił Brad Stevens, bo to są jego pierwsze playoffy, on pewnie myślał o tym już od dłuższego czasu i przewidywał pewne rzeczy i myślę, że tutaj będą się działy naprawdę ciekawe rzeczy. Pytanie, czy jego personel będzie w stanie egzekwować jego pomysły na tyle skutecznie, żeby urwać chociaż jeden mecz. No i ten mecz, piątek, to był piątek? Ten piątek? Poprzedni Chyba tak. piątek? Chyba I tak. Oni, no tam fakt, że Cleveland oszczędzali graczy w drugiej połowie. Ale Boston wygrało w Cleveland, bez Kyriego Irvinga, tylko Kyrie Irving nie grał tam, więc cokolwiek to znaczy. Aczkolwiek to dopiero po czwartej kwarcie. Cleveland ma niesamowitą przewagę talentu tutaj, trzech najlepszych graczy. Też, jak Przemek mówisz, Brad Stevens będzie tutaj do oglądania trochę w tej serii głównie. Co on może wymyślić, co on może uciułać z tych graczy, których ma, a ma około 10-11 nawet graczy, którymi może grać tutaj. Co on może wymyśleć przeciwko Cleveland i tak się zastanawiam też od dwóch dni, tak już od dwóch dni wiadomo, że to będzie ta seria, że tak właśnie Brad Stevens, a David Blatt, co David Blatt może wymyślić, bo może David Blatt coś by wymyślił, bo to też jest dobry trener. Pytanie, czy David Blatt musi cokolwiek wymyślać, w sensie, czy no Brad właśnie, Stevens, no. O, to jest ciekawe, że czy Brad Stevens postawi go w takiej sytuacji, że będzie musiał wprowadzić coś w czasie serii jakieś usprawnienia tutaj. Mhm. Bo teraz pytanie, kto będzie bronił LeBrona Jamesa? To będzie bronił J. Crowder, ale J. Crowder gra z ławki. No co, Ivan Turner? Świeć panie nad duszą tak, no Ivana Turnera. To nie jest matchup dla niego. Chyba, że Brandon Bass, a to będzie... Nie, bo James gra bardziej na obwodzie teraz, nie tak jak w Miami grał. Kto to będzie krył LeBrona Jamesa? Czy Jay Crowder będzie w piątce, tak? Czy to będzie pierwsze usprawnienie, które zrobi Boston? Bo na przykład widzę, kto będzie krył Isaiah Thomasa, to będzie Iman Shumpert pewnie. Czy Isaiah Thomas skończy tę serię w piątce na przykład? Czy coś takiego będzie? Czy to będą jakieś zmiany w wyższych składach? Czy rozpoczną te pierwsze mecze, czy ten pierwszy mecz rozpoczną takimi piątkami, jakimi zawsze grają, czy też już będą zmiany na starcie jakieś?
tutaj. Ja jestem ciekawy, Kyrie Irving może mieć tutaj trudną serię, chociaż ja typuję go do takiego breaking out playoffs, to są jego pierwsze playoffy i to jest... On lubi... On gra, tak. Gra, lubi światło reflektorów i dla niego to będzie fantastyczna sprawa, taka atmosfera i kibice i on się już, pamiętacie, było taka to jedno z Wired, który poszło w trakcie sezonu, jak wypytywał Mike'a Millera, czy tak właśnie wyglądają playoffy, on jest podekscytowany tym wszystkim, więc podejrzewam, że on tu będzie robił wielkie rzeczy, ale nie będzie miał łatwych matchupów, bo Boston ma tutaj Marcusa Smarta i Avery'ego Bradley'a do rzucenia na niego, więc to też będzie ciekawe, jak on sobie będzie radził. Na pewno będzie bardzo chciał, ja myślę, że on tutaj będzie, pytanie, czy nawet nie poniesie go za bardzo, żeby zdobywać punkty, żeby grać jeden na jeden, żeby pokazywać się tutaj, bo to jest taki showman. Michał, coś jeszcze o tej serii? Chyba nie mam nic do dodania, poza tym, że sprawia ona wrażenie, że to może być jeszcze większy spacer niż Chicago-Milwaukee, tak mi się wydaje. Czyli obstawiasz tutaj sweep? Chyba tak. LeBron James wrócił do domu i myślę, że jeśli trener podoła, to będziemy widzieli go długo w tych grach posezonowych i nawet nie wiem, czy nie do końca. Ja tak samo jak Michał daję też mimo wszystko 4-0, a Przemek? Ja myślę, że będzie 4-0, 4-1, nie jestem pewny, ale dobrze, dajmy ten jeden mecz Bradowi Stevensowi. Gracze Celtics będą na pewno strasznie podekscytowani i będą bardzo radośni. Oni nie mają nic do stracenia, więc tutaj niech wejdzie im mecz, gdzie trafią 15-16 trójek i mogą coś wyrywać, 4-1. Mają taką nagrodę za całą fazę zasadniczą, można powiedzieć. Maciek, twój typ? Bawi mnie coś innego, ale tak, 4-1. Natomiast kibicuję Celtics, żeby wymyślili więcej tutaj, w tej serii. To będzie ciekawe. To też będzie takie starcie Dawida z Goliatem, tak jak Chicago Milwaukee. I została nam ostatnia seria, przy której słowo ciekawe chyba nie występuje. Atlanta Hawks byli kiedyś takim zespołem dzięki Przemkowi, których nikt nie lubił, tak się zawsze mówiło. I mam teraz wrażenie, że Brooklyn jest takim zespołem, którego chyba absolutnie... Chodziło o Joe Johnsona zawsze. Zawsze chodzi o Joe Johnsona chyba. Absolutnie nikt nie lubi Brooklynu. Jest cokolwiek w tej serii, co nas może przykuć, żeby ją oglądać? Co by robiła Indiana na miejscu Brooklynu, to chyba jest jedyna rzecz. Powrót Joe Johnsona do Atlanty. Brooklyn jest tak słaby, że nawet to nie będzie jakimś języczkiem uwagi. Tam myślę, że to będą tak proste mecze dla Atlanty, że zwrócimy uwagi, jak oni przejdą dalej, tak mi się wydaje. Oni rozbijali Brooklyn w sezonie, w fazie zasadniczej, tam jeden blowout zrobili 30 punktami bodajże nawet, pamiętam. Pogrywali sobie straszliwie z Nets, ale pamiętajmy, że Nets ma Derona Williamsa, ma Joe Johnsona, ma Brooka Lopeza i to jest talent mimo wszystko. Ten zespół nie wygląda dobrze, ale to jest talent i to czasem w playoffach może wyjść. Ja nie chcę powiedzieć, że wietrzę niespodziankę czy coś, ale jeśli miałbym typować jakąkolwiek niespodziankę, pomijając mecz Toronto-Waszyngton, gdzie nie wiadomo tak naprawdę, co byłoby niespodzianką do końca, to typowałbym ją tutaj. Nie wydaje mi się, że szanse były duże, ale Brooklyn z pewnością ma talent. Kto wie, czy nie ma więcej talentu niż Atlanta w pewnym sensie. O nie, wchodzimy w to, że ja wiem, Przemek, co chcesz powiedzieć. Ja o tym samym myślałem właśnie. Czy w pewnym momencie, jak pisałem dzisiaj, czy Brooklyn nie ma więcej talentu niż Atlanta? Ja się na to samym pośliznąłem rok temu, jak typowałem, że Brooklyn wygra na przykład z Miami. Miałem taki typ. Że właśnie, że wyjdą to z Brookiem Lopezem, że Brook Lopez jest dobry w ataku, że Joe Johnson jest, że Deron Williams przecież jeszcze rezonuje w naszych uszach. Jak sobie pomyślałem, że te nazwiska bardziej może rezonują niż te nazwiska, tak, które są w Atlancie, nie? Oczywiście, to są nazwiska cały czas i tak dalej. Natomiast dlatego daję im gdzieś tutaj jakieś, nie wiem, prawo do wątpliwości. I to jest jedyny taki mecz, gdzie... Znaczy ja też, jeśli miałbym obstawiać, to wydaje mi się, że Atlanta wygra to 4-1. Ale jakbym miał gdzieś tam wietrzyć jakąś taką odważną sensację, to byłby to Brooklyn bardziej niż Boston, czy bardziej niż Milwaukee. Powiedzmy w ten sposób. Twój typ na tę serię? Typowałbym 4-0, gdybym był pewien, co Atlanta pokaże. A nie jestem pewien, co Atlanta pokaże, bo oni przez miesiąc ostatni grali, sadzali graczy. Ci gracze, nie wiem, obrywali od policji, jakieś takie różne historie. Potem Pero Antić dziwnie ubrany, jakieś takie, nie wiem, to Atlanta? To Atlanta? Jak nie śpiewała Edyta Górniak, miała inny akcent. Typuję 4-1 tutaj. Ale nie wiem, czy nie 4-0, jeszcze się zastanawiam. 4-1 chyba. Ale na karteczce zapisuję 4-1. Ja też mam taki sam typ. Myślę, że może jednak w tej, mimo wszystko raczej... Paul Pierce bardzo mocno wkurzył teraz zawodników Brooklynu, więc może wiesz, będą mieli dodatkową motywację. Deron Williams usłyszał, że mu się nie chce grać i że mu się nie chce trenować. I kto wie, czy to właśnie nie jest prawda, że Deron Williams nie ma po prostu charakteru, żeby być taką gwiazdą, jak wydawało nam się kiedyś, że będzie. Wydaje mi się, ale to tak było, jak on już
gdy grali z Geratem Jackiem, z Joe Johnsonem, to też tak była taka właśnie historia w zeszłym sezonie, że Deron Williams oddał piłkę w końcówkach spotkań i potem w tej serii z Toronto, jaką grali, Deron Williams też nie przejmował gry w końcówkach i to takie było właśnie, a może ktoś inny, tutaj. A tutaj... Deron Williams stał się trochę takim tym pośmiewiskiem tych takich graczy. Wcześniej Kobe z niego jechał, teraz Paul Pierce po nim pojechał. No taką cipą się stał, przepraszam, tak, że to powiem, ale jest gwiazdą, która pozwoliła stać się cipą. W sensie... Dokładnie tak. I te inne gwiazdy jakoś nie mają szacunku dla niego. No, szkoda. Grał z buzerem, także... Jest tam niesamowity talent. I... Z kim przystajesz, takim się stajesz. Nie, ale on też się rozjechał trochę na tych kontuzjach kostek, to no, też oczywiście. To wszystko takie jest fatalne dla niego, no, takie jeszcze 20 baniek zarabia i tak słyszy o tym, tak, że ile zarabiasz, jak słabo grasz, to takie, ja nie wiem, może powinien zakończyć karierę po prostu, podziękować, zająć się malowaniem deskorolek, czy jakieś inne historie z Joe'em, z Lanem Sandersem, czy się związać. Wejść związek partnerski, wyjechać do Utah. Wracając do basketu, ja tylko powiem 4-1, Michał, słowem końcowym. Niech będzie 4-1. Dobrze, czyli tak wyglądała nasza szybka zapowiedź playoffów. Mieliśmy się zmieścić w godzinie i to zrobiliśmy. Wszystkie 8 serii i teraz tak, oczywiście nie będziemy się słyszeć w najbliższy wtorek, bo nie miałoby to raczej większego prawa bytu. W kolejnej przerwie na żądanie ekstra usłyszymy się gdzieś pod koniec pierwszej rundy. Tak podejrzewam, kiedy już coś będziemy wiedzieć, kto awansował do rundy drugiej, a jeszcze jakieś spotkania. Jeszcze jakieś serie będą trwały w rundzie pierwszej, zatem kiedy i jak, to szukajcie tej informacji, czy to na facebookowych fanpage'ach, zawsze po pierwsze MVP, albo gdzieś na moim Twitterze, ja na pewno podrzucę informację, że będziemy nagrywać na przykład za 2 czy 3 dni. A za dziś już dziękujemy. A nie będzie plusów i nie minusów? A chcesz jakieś mieć? Ja chciałem dać jeden plus no, to szybciutko. Człowiekowi, który nie zagra w tych playoffach, to jest Russell Westbrook. Nie wiem, czy szkoda, czy nie szkoda, że nie zagrał tych playoffów, pewnie też grałby o nic, ale wciąż, no trzeba docenić ten sezon, który miał i rzeczy, które robił, czasu, kiedy wrócił, jak ciągnął ten zespół i nawet te numerki, które kręcił, to nie jest najważniejsze w tym wszystkim i trzeba docenić jego charakter. Bardzo podobała mi się jego wypowiedź po meczu, bardzo mi się podobała wypowiedź przed meczem, kiedy powiedział, że wcale nie kibicuje San Antonio i zlał trochę dziennikarza, który zasugerował, że mógłby kibicować, żeby San Antonio wygrało z Pelicans. Hooray, I'm at home watching other teams play. Doesn't mean nothing. Tak, ja się z jednej strony, znaczy ja już sobie znalazłem jakieś pozytywne historie, dlaczego Russell Westbrook nie zagra w playoffach. To pierwsza jest taka historia, że Russell Westbrook nie zagra w playoffach, które nie mają sensu dla Oklahomy i w ten sposób... w ten sposób nie będzie ryzykował tego, że na przykład dozna jakiejś kontuzji, która na przykład gdzieś go miałaby na przykład wykluczyć z jakiejś części przyszłego sezonu, który wygląda na arcyważny sezon dla Oklahomy w tym wszystkim. Jeszcze nie wiem do końca z jakich powodów, ale być może to ostatni sezon Duranta. A druga rzecz w tym wszystkim jest taka, że gdyby Russell Westbrook zagrał przeciwko Golden State Warriors, to robiłby pewnie statystyki na poziomie... Chociaż Golden State ma dobrych obrońców, może to nie byłoby aż takie łatwe, ale załóżmy, na poziomie 36 punktów na poziomie 8 asyst, na poziomie 8 zbiórek i Oklahoma by nie wygrała żadnego meczu i mielibyśmy dyskusję całą. Znaczy niekoniecznie gdzieś nie wiem, na szóstym graczu, nie, ja się cieszę z osób, jakie czytałem szóstego gracza, ale widziałem na innych portalach takie dyskusje na ten temat, że ale co z tego, że robi takie statystyki, skoro zespół Russella Westbrooka przegrywa. No tak, tylko że zapomina się o jednej rzeczy, że w czasie, gdy Russell Westbrook robi takie statystyki, zespół przegrywa przez obronę oczywiście, a atak Oklahomy z Russellem Westbrookiem robiącym takie statystyki to był top 5 atak ostatniego miesiąca w NBA, więc nie ma po prostu co mówić. No. Tyle. Samo siebie zamyka. I tyle. Ale takie dyskusje by się pojawiły w playoffach wtedy. Tak, że o, a co to za gracz, co to za gracz. Ja nie wiem, to jest gra zespołowa cały czas. W tym wszystkim. To tym akcentem o Russellu Westbrooku plusowym kończymy dzisiejszy program w składzie znanym i lubianym. Dziś na początku lekko przetransformowanym w Kubusia Puchatka, Prosiaczka, Kłapouchego i Pana Sowę, ale już za tydzień będziemy normalni, bez żartów i bez bajek, chociaż za tydzień. Oklahoma miała dokładnie piąty atak NBA w ostatnim miesiącu, 29. obronę. To tytułem statystycznej kropki na D. Maciek Kwiatkowski, Przemek Kujawiński, Michał Górny, Bartek Tomczak. Do usłyszenia, kiedy pierwsza runda będzie dobiegała ku rozstrzygnięciom, a będziemy już pewnie wtedy znali też pary drugiej rundy. Także do usłyszenia w kolejnej. Jeszcze tylko szybko. Kto jest waszym MVP? Stephen Curry. Bo ja jeszcze nie wiem. Ja też jeszcze nie wiem. Ja z tej godziny zmieniam zdanie.
Sam się wypadałoby powiedzieć o Lasiuda, ale Steph Curry. Czyli podejrzewam, Przemek, do momentu, aż ten podcast zostanie opublikowany, to zmienisz to zdanie jeszcze. W tej chwili James Harden. Ale ja też... jeszcze godzinę temu byłem z Curry'm, więc... To proszę, jak dodam podcast, to napisz gdzieś tam na Twitterze, czy to się zmieniło, czy zatoczyło koło i dalej jest ten sam. A i tak wszyscy wiemy, że MVP jest LeBron James. Tak, właśnie. Jak o tym sobie myślę też. Bo jakby popatrzeć na to, jaki wpływ ma na zespół, nie patrząc na numerki, na zwycięstwo zespołu, tylko jaki wpływ ma na zespół, jego osobowość, rzeczy, które robi, jego gdzieś tam... Kiedy ostatni raz mieliśmy tak samoświadomego zawodnika NBA, który tak świadomie kreował gdzieś otoczenie dookoła siebie? I to jest chyba rzecz, którą rzadko się podkreśla, jak długą drogę przeszedł LeBron James od nie wiem, 2009, 2008, 2010 czasu i jak bardzo potrzebne mu było to dojrzewanie w Miami, żeby dojść do takiego poziomu bycia liderem w każdym aspekcie tego, co robi. Bo ta drużyna ma jego piętno wszędzie właściwie. Tak, ja z jednej strony, gdy myślę na przykład o LeBronie, mam go ochotę go wychwalać, cały czas pamiętam, że to nie jest Michael Jordan, więc gdy go wychwalam, to pamiętam, że to po prostu nie jest tak dobry, ale jak Przemek powiedziałeś, taka sama świadomość, nawet w tym względzie, że jak oni zaczęli ten sezon i byli teamem na 50-50, patrzyłem na LeBrona i wszyscy patrzyliśmy na LeBrona i tak się zastanawialiśmy, czy on naprawdę traktuje to wszystko serio. I tak sobie wtedy myślałem, zacząłem myśleć, że może LeBron myśli, że i tak zrobimy wymiany. W sensie i tak musimy coś poprawić w tym teamie. W sensie, no tak sobie nawet myślałem, będę grał na takie 70%. Będę taki nawet... w San Antonio Spurs. Będę grał, tutaj się oszczędzał trochę, tu tam, potem zrobił 2 tygodnie przerwy. W tym czasie zrobili wymiany, które były idealne i od tego momentu zaczął grać. I on pewnie brał udział przy tych wymianach, zrobił odpoczynek, był mu potrzebny, nie wiem. Sam fakt rzeczy, które mówił, on przecież nie zapowiadał tytułu mistrzowskiego, nie mówił o tym, że będą walczyć o tytuł wcześniej. Będąc kompletnie świadomym, że ten zespół w takim składzie nie ma na to szans. To nie było takie to całe puszenie się, że tak, powalczymy, że to będziemy robić, jak większość zawodników robi. Coś, o czym John Wall ostatnio mówił, że zawodnicy nie potrafią wyjść poza to swojego. Tylko takie bardzo racjonalne podejście do rzeczy. A kiedy ten zespół się nagle zmienił, to otwarcie też powiedział, że teraz już wie, że mogą walczyć o tytuł. I nie ma, kurde, od dawna nie było takich zawodników w tej lidze. Nie wiem, czy kiedykolwiek był taki zawodnik w tej lidze, który podchodziłby do koszykówki w ten sposób. To tyle, jeśli chodzi o podcast, który miał trwać do godziny. Nie, ale to jest też takie właśnie... To jest też takie właśnie... Które zaraz skończyłem. To jest też paradoksalnie takie niebezpieczeństwo lub może ktoś może przypoczuć, że ma kompleks tego, że są, wiesz, analitycy, blogerzy, którzy zajmują się NBA, oceniają. To czasem wygląda tak, że ci analitycy, blogerzy mają wiedzieć więcej niż koszykarze. Koszykarze są tylko odgrani. Tak okazuje się, że koszykarze robią sobie koronę, też Players Tribune, na której piszą ciekawe rzeczy. Okazuje się, że LeBron James może być najlepszym niepiszącym z ludzi, którzy analitykiem, analitykiem NBA. To jest takie trochę... Nie chcę mówić, że z pokorą, ale naprawdę ludzie się znają na tym, grają w ten sport i teraz analityka poszła tak do przodu. Jeśli ktoś wyjmie głowę na chwilę z tego i popatrzy tak z boku, to może mówić takie rzeczy, a nie tylko... Playoffowe doświadczenie, pasja, gramy, charakter i tyle. No niestety, no, przepraszam. Dobrze, to tym wątkiem o LeBronie Jamesie kończymy dzisiejszy podcast i usłyszymy się w kolejnym, kto to wie, kiedy. Ekstra. No to ekstra. Kiedy, to jest świetna nazwa do podcastu. Jaka nazwa? Usłyszymy się w kolejnym, kto to wie, kiedy. Kto to wie, kiedy. O. I to jest podcast dla samobójców, taki motywacyjny. Tak. Czy będziesz z nami w kolejnym podcaście? Nie motywacyjny, tylko taki demotywacyjny dla samobójców. Właśnie dlatego motywacyjny, wiesz, że w dzisiejszych zajęciach tak powiedzieliśmy sznurek, ale do zobaczenia się, może za tydzień. Że jest jeszcze gorzej niż ty masz. Zabarykadować się w kabinie pilota. Dokładnie. Tak. Zjadłeś tabletki? Myślę, że ci się nie udało, bo słuchasz drugiego odcinka... podcastu. Nie wiadomo kiedy. Michał, masz przesrane u komentujących za żarty znowu, sorry. Ja powiem ci, że mam tak przesrane, że akurat komentujący są najmniejszym problemem, także... Dlatego wspominasz o tym podcaście? Czy? No tak, nakręcę może z odcinek, ze dwa. Zobaczymy potem, jak to poleci. Jak to poleci? To też jest dobry tytuł. Jak to poleci? In the air tonight. Ale to taki nie wiadomo, czy to taki samolotowy, czy muzyczny na przykład, wiesz. No albo taki żartobliwy wiszę. Wiesz. Wiszę. Wiszę. Wiszę na łączach. Wiszę na łączach. Wiszę, wiesz.
Ej, ale to jest genialne, wiszę. Ekstra. A słyszeliście ten, jak płynie puchatek z proszaczek łódką? To co? I nagle puchatek płynie tak z tyłu za prosiaczkiem i nagle puchatek wziął wiosło i zajebał mu w głowę. Prosiaczek się odwraca i tak mówi, puchatku, a to za co? Albo wy świnie zawsze coś knujecie. Podcast o puchatku. I to były chyba dwa żarty o... Uwielbiam taki niski. Musi puchatku, który znam. I nic więcej. Ja wejdę, coś kurde, muszę sprawdzić, czy jest strona z żartami o Kubusiu Puchatku. Przepraszam. Popłakałem się. Ekstra.